pierwszym lokalem gastronomicznym w Nowej Hucie był Bar Mogilski. Później pojawił się także Gigant na osiedlu Willowym. Była to restauracja chętnie odwiedzana nie tylko przez robotników Nowej Huty, ale także przez pracowników dyrekcji. Pierwszą kawiarnią w Nowej Hucie był Krasnoludek. Później w 1955 roku pojawiła się na Placu Centralnym także Arkadia. A 22 lipca 1956 roku otwarto kawiarnię Stylową. Była to najbardziej znana kawiarnia i restauracja w Nowej Hucie. W lipcu tego roku obchodziła swoje 50. urodziny. Cóż my możemy powiedzieć? Najtrudniej jest powiedzieć, jeżeli się widzi tak zacnych gości. Stylowa się może zestarzała troszkę, ale my nie. O, nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć. I tęsknić już będziesz okromnie, co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty, bo nie zapomnisz mnie. Piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz okromnie, co dzień, co noc, co dzień, co noc, co dzień. Postanowiliśmy wydać specjalny plakat na tą okoliczność, który pokazuje centrum Krakowa, centrum Nowej Huty i miejsce, w którym mieści się Stylowa. Chcieliśmy bardzo serdecznie przekazać panią kierowniczką. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia. Wspomnienia silniejsze będą niż ty, bo nie zapomnisz mnie. Piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz okromnie, co dzień, co noc, co dzień, co noc. Od wielu lat Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida organizuje różne atrakcje dla dzieci spędzających lato w Nowej Hucie. Są to m.in. spotkania, projekcje filmowe, a także wycieczki, gry i zabawy, również tutaj na placu przy Alei Róż. Sierpniowe spotkanie przy Alei Róż na pewno na długo pozostanie w pamięci nowochucian. Do Nowej Huty już po raz drugi zjechali wykonawcy corocznego festiwalu kiepurowskiego z Krynicy Zdrój. Imprezę zorganizował Urząd Miasta Krakowa i Fundacja Bogusława Kaczyńskiego Orfeo.
szczególny gość naszej gali, wielki artysta, gwiazdor największych teatrów operowych świata. Jego macierzystym teatrem, jego domem artystycznym jest Teatr Bolszoi w Moskwie, ale jest on również gwiazdorem Metropolitan Opera w Nowym Jorku i innych najsławniejszych teatrów operowych. Oleg Kulko.